O wracaniu do swoich małych ojczyzn. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. Spotykamy się w twoim domu. To jest równocześnie siedziba fundacji, prawda? Ale wiem, że to nie jest, z jednej strony jest to miejsce twoje, tutaj się wychowałaś, ale nie do końca, bo miałaś pewną przygodę z podróżą. Chciałam, żebyś opowiedziała, skąd się tutaj wzięłaś, skąd taki piękny dom i skąd pomysł, żeby w ogóle być kobietą ze wsi? Pomysł, żeby być kobietą ze wsi, nie jest mój. To zawdzięczam moim rodzicom. Czyli urodziłam się w Ostródzie. Jesteśmy tutaj na Mazurach, niedaleko Ostródy, we wsi Idzbark. Urodziłam się w Ostródzie w 1981 roku i wychowałam się w Idzbarku, w gospodarstwie rolnym moich dziadków, gdzie także mieszkali moi rodzice ze mną, do 1990 roku, kiedy to moi rodzice podjęli decyzję o emigracji do RFN, gdzie była część naszej rodziny. Nasza rodzina jest taka polsko-niemiecka, chociaż ja osobiście nic nie wiem o niemieckich korzeniach, ale są ciocie, wujkowie, którzy byli stąd. No właśnie, a dziadkowie? Jak? Dziadkowie byli tutaj z okolic, z podmiejscowości Lubawa, który to region po I wojnie światowej stał się Polską. Czyli dziadkowie byli Polakami, ale stąd, niedaleko. I emigracja. 90 rok, tak. Wyjeżdżasz. Masz lat 9. Nawet jeszcze 8, bo jestem z listopada. Wyjeżdżamy do Niemiec, na sam zachód, niedaleko Kolonii. I już w momencie, kiedy wyjeżdżam i siedzę na tylnym fotelu samochodu Volkswagen Derby i odmawiam różaniec, ponieważ babcia wychowała mnie tak bardzo w duchu wiary katolickiej. I już w tym momencie wiem, że wrócę. Jak tylko to będzie możliwe, to wracam. Czyli nie chcesz tam jechać? Nie, nie chcę tam jechać. Jest mi bardzo ciężko, bardzo tęsknię do dziadków, do zwierząt, do mojego kuzynostwa, do koleżanek, kolegów. Ja tutaj chodziłam do pierwszej i drugiej klasy, do szkoły wiejskiej w Idzbarku. I to był mój świat. No i zaczyna się przygoda w RFN, która dała mi bardzo wiele i mogę też powiedzieć, że jestem dumna z tej małej dziewczynki, że tak dużo też z tego wzięła dla siebie, ile tam było dla niej. W takim sensie dużo nauk, dużo lekcji tam na niej było. I ona bez lęku tak w to weszła i doświadczała i uczyła się chociażby języka jednego, drugiego, trzeciego. A tak, szkoła, rozumiem. Tak, szkoła była po niemiecku. Więc tam zrobiłam maturę i jako nastolatka poznałam chłopaka w Ostródzie i też wtedy już podjęłam decyzję, że z tym oto chłopakiem pragnę zamieszkać w Idzbarku i pobudować dom na polu dziadka. Rozumiem, że poznałaś go na jakichś wakacjach u dziadków, tak? Przyjeżdżałaś tu na wakacje, czy jak? Przyjeżdżałam tu co 2 miesiące. O, to często. Tak, wszystkie wolne dni, tam były często jakieś ferie, także na jesieni. Przyjeżdżaliśmy tutaj, ponieważ rodzice wcześniej, po kilku latach już tej emigracji, też postanowili, że wrócą. Dziadkowie przepisali im to gospodarstwo, musieli przejść na emeryturę i musieli w związku z tym też przepisać to, albo sprzedać, albo przepisać. Przepisali rodzicom i rodzice podjęli decyzję o tym, że tutaj będzie pensjonat. Tak zwane gospodarstwo agroturystyczne. Wtedy pojawiły się te formy. I od 1994 roku rodzice pracowali na to. Pracowali w RFN, zarabiając pieniądze, a tutaj we wszystkie urlopy, co jest no, niezwykłe, dzisiaj będąc w tym wieku, w jakim oni byli wtedy, to widzę, tutaj pracowali. Fizycznie też, no, tutaj było bardzo dużo do zrobienia. Więc my byliśmy bardzo często w Idzbarku, w Ostródzie też mam dziadków. Rodzice mieli znajomych, przyjaciół, rodzinę. Bardzo tutaj byłam dobrze skomunikowana i też pisałam listy ze wszystkimi. Także miałam cały czas kontakt z językiem mówionym, pisanym. No dobrze, a powiedz mi, tak sobie myślę, że wiele osób, które gdzieś jest na prowincji czy na wsi, to dla nich wyjazd do wielkiego świata jest pewną taką szansą. I raczej myślę, że jest to mało popularna decyzja, że
masz szansę rozwijać się w tym tak zwanym wielkim świecie, studiować, żyć, a decydujesz się w młodym wieku, czyli nie na emeryturę, tylko decydujesz się, chcę wrócić w rodzinne strony, na wieś warmińsko-mazurską. Tak, wiesz co, ja od dziecka miałam silny kontakt z intuicją, dzisiaj tak to już umiem nazwać. Mhm. Wtedy bym tak tego nie nazwała, ale po prostu wiedziałam, gdzie jest mi dobrze, a gdzie nie jest mi dobrze. I pamiętam, że wszystkie dzieci, z którymi miałam kontakt wtedy w RFN, które przyjechały skądś, bo my przez pierwsze prawie 2 lata mieszkaliśmy w takich ośrodkach przejściowych dla uchodźców, czy dla imigrantów. Ja miałam dużo kontaktu z dziećmi także z Polski, ze Śląska. Oni, te osoby nie mówiły o sobie Polacy, Niemcy, na przykład mówili Ślązacy. I wszystkie dzieci mówiły, że chcą wracać. To było bardzo ciekawe. I kiedy nas dorośli pytali, dlaczego? Przecież tu jest tak dobrze, dobrobyt. Masz lalki, słodycze. Nikt z nas nie umiał powiedzieć dlaczego, ale wszyscy mówiliśmy, że tam jest lepiej, czyli tutaj, że jest lepiej. I ja po prostu szłam za tym, gdzie jest mi lepiej. I tyle. I nawet nie będę teraz dorabiała do tego żadnej ideologii, bo chodziło o to, gdzie się dobrze czuję. No i dobrze, kiedy wróciłaś? Do Polski wróciłam w 2005 roku, czyli po studiach, ale pojechałam do Warszawy. Miałam jeszcze ambicje takie, żeby no, przede wszystkim zdobyć środki finansowe na swoje marzenie, czyli na budowę domu na wsi. Chciałam być tłumaczką, pracować jako tłumaczka, przysięgła, więc to jeszcze było przede mną. Zrobienie odpowiedniej takiej ścieżki, przejście odpowiednią ścieżką zawodową, a później zdanie egzaminu państwowego. Dlatego pojechałam do Warszawy, no i później tam założyłam swoją działalność. Miałam już uprawnienia tłumaczki przysięgłej i założyłam biznes i pracowałam. Tam byli klienci, między innymi duże kancelarie, sądy oczywiście, więc to było ważne, żebym była tam na miejscu, zdobywała doświadczenie. No i te środki finansowe na swoje marzenie. A do Idzbarka wróciłam w 2013 roku. Czyli 7 lat. 7 lat temu, na wiosnę. I zaczęliśmy budowę domu, w którym teraz siedzimy. Zanim dom był gotowy, mieszkaliśmy obok, w pensjonacie rodziców. Ten pensjonat widać stąd, z moich okien, na poddaszu. I tak funkcjonowałam przez chyba 2,5 roku. Mieszkając tam na poddaszu, pracując też tam. Między innymi grono klientów się bardzo poszerzyło. Tłumaczyłam dla Parlamentu Europejskiego także jako tłumaczka freelancerka, więc to też była ciekawa sytuacja. Bo też ciekawe, bo właśnie dowodzisz jakby swoim życiem i swoją historią, że nawet mieszkając w Idzbarku, który jest tak naprawdę no niewielką wsią i jeszcze oddaloną od równie niewielkiej Ostródy, można pracować dla dobrych klientów, można tę karierę swoją rozwijać, tak? Tak, jak najbardziej. A później, kiedy jest czas wolny, można iść sobie do lasu, albo sobie popływać, albo posiedzieć w ciszy. Jeśli ktoś to lubi, są osoby, które w tym czasie wolnym wolą gdzieś wyjść, gdzie jest bar, na imprezę, gdzie są ludzie, albo może na jakiś shopping. To akurat mnie aż tak nie interesuje. A powiedz mi, jak z tej perspektywy 7 lat oceniasz ten swój wybór? Nie tęsknisz za tym, żebyś mogła być w Berlinie na przykład? Nie. Wiesz co, powiem ci tak, to jest zadziwiające i znowu muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumna, z tej młodej osoby, która tak szła za tym, co czuje. Ja nie byłam w stanie wtedy nawet wymyśleć, co tu się wydarzy, że tak naprawdę dopiero teraz, od niedawna, czuję, że jestem sobą, że stałam się sobą, że zrozumiałam, kto tam w środku siedzi, wydobyłam to i teraz mogę to szlifować, pielęgnować. I do tego było absolutnie konieczne, żebym zamieszkała w Idzbarku, żebym zaznała ciszy, samotności, czasami ciemności, bo czasami też tak spędzam czas, szczególnie teraz, kiedy szybko jest ciemno, nie włączam światła, wieczorem siedzę, przychodzą do mnie różne myśli, pomysły, informacje, ale także na przykład motywy fotograficzne, bo też fotografuję, to wszystko jest tutaj. Najpiękniejszy czas w moim życiu, no fantastyczny po prostu, jestem sobie bardzo wdzięczna. I zawsze, kiedy jestem w dużym mieście, teraz w weekend byłam w Krakowie na jedną noc,
zawsze mówię sobie, o jak dobrze, że mam Bark. To są świetne doświadczenia i tak, bardzo one są karmiące i inspirujące. To jest zawsze input dla mnie, którego potrzebuję. Później wracam tutaj i przez kilka dni to pracuje we mnie, w umyśle, gdzieś w intuicji. Te inspiracje pracują, ja je później przetwarzam. Wydaje mi się, że te dwa światy są dla mnie potrzebne, ale wieś jako baza, a tamto jako inspiracja. A jakbyś powiedziała kilka słów o takim motywie, który też jest mi bliski, czyli wychowuję się w jakimś miejscu, potem jadę w świat, zdobywam doświadczenie, poszerzam horyzonty, patrzę, jak może być, wracam i zaczynam zmieniać miejsce, w którym jestem. Tak, to jest idea, która przyświeca też fundacji, którą tutaj ufundowałam, Fundacja Sztuka Wolności. Pragnę o tym mówić, o wracaniu do swoich małych ojczyzn, ponieważ wiemy już i pokazała to teraz sytuacja pandemiczna, że wielkie aglomeracje są już passé. Szczególnie w takich kryzysowych sytuacjach widać, że małe społeczności się lepiej sprawdzają. Anonimowość w dużym bloku, prawda? Tak. Brak na kontaktu przykład. Tak. Ale także w takich bardziej ekstremalnych sytuacjach myślę, że może też chodzić na przykład o takie zaopatrzenie się w żywność, o której jest bardzo trudno na wielkim blokowisku, a tutaj na wsi każdy z nas może uprawiać jakąś nawet małą grządkę. To brzmi może bardzo apokaliptycznie, ale uważam, że to jest istotne. I widzę też w miastach widać, że ludzie do tego dążą, że im tego brakuje. Nasza generacja tak, ma na balkonach jakieś uprawy albo działki stały się bardzo popularne. Więc ja nikogo do niczego nie namawiam, ponieważ to jest oczywiście decyzja zawsze danej osoby i uważam, że istotne jest, żeby czuć to, co się robi i żeby to wypływało z serca. Ale to, co robię, to opowiadam szczerze właśnie o swoim doświadczeniu, które akurat w moim wydaniu jest po prostu bardzo pozytywne i radosne. Więc chętnie się tym dzielę i pokazuję, że to też tak może wyglądać, że to może być radosne i pozytywne doświadczenie, taki powrót w swoje rodzinne strony. Pięknie. Myślę, że to jest bardzo inspirująca historia i super, że się nią podzieliłaś. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Dzięki.